Halo, halo, witam wszystkich, ja jestem Marcisław, wy jesteście wy? To jest Kangurek Kao. I co? Pierwszy odcinek zaliczony, mimo że był nagrywany, no, w dziwny sposób. To była godzina dość bardzo późna, więc z góry przepraszam, jak to kogoś raził mój brak kompetencji w czymkolwiek. Ale na to nic nie poradzę, taki już jestem. Do tego byłem jeszcze, no, bardzo mi się chciało spać, że tak powiem. Sądzę, tego nie widzicie, tutaj za moją kamerą jest w tym momencie ilość monet 100 na 70. Te poziomy są niezłe. 130 na 100, 100 na 60, 0 na 70, ponieważ to jest pierwszy poziom, z tego co mi się wydaje, wulkan, na którym za dzieciaka bardzo często odpadają od gry. Lecimy. Wulkan. Tego nie zniszczę. Na razie zachowam wszystko tak jak jest. Podniosłem troszeczkę rozdziałkę do 800 na 600. Bo znalazłem miejsce, w którym to się robi. W pliku INI. Jak w goticzku. Dobra. Oj, to jest zabawa. Ten, kto... Nie mam pojęcia, po co jest tutaj w ogóle licznik, bo... Nie ma żadnego sensu. Chyba, że... A, teraz zauważyłem, że można przyspieszać i zwalniać. Nie można wertykalnie się poruszać, tylko... Na boki. O, w przód się przyspiesza, a w tył się zwalnia. To już widzę, po co jest licznik, bo można sobie... pospeedrunować. Uuu. Ale mi się zmienił skill w porównaniu do tego, co było te 15 lat temu. Koniec. Przy okazji. Heja, jesteśmy na miejscu. Co to jest? What's this? Nic. Okej. O. I fajnie, mogę sobie postawić checkpointa. Trzeba je zużywać, bo one się nie zachowują z tego co widzę. Ej, tutaj były dwa checkpointy do zebrania? Ej, mój 6-letni ja dzwoni, chcę znać wasze miejsce pobytu dzisiejszego, panowie state media. Tak się nazywają twórcy, dowiedzieliście na samym początku. Tate Media. Tate Multimedia. O, jeszcze jeden. Ale mam dzisiaj szczęście do gaczy. W ogóle, jak ktoś jeszcze nie widział, to może sobie obejrzeć moją GSSR-kę z Fate Grand Order. Z waifu moją zdobyłem, więc no, jestem bardzo szczęśliwy. Chociaż bardzo jestem też nieszczęśliwy z tego, co zrobiła moja rodzina, bo... Nie powinienem tego nagrywać. Rano powinienem to nagrać. Nie rano, tylko po południu powinienem to nagrać w momencie, kiedy bym miał na to moment, czyli no, tak jak teraz, o 22. A stwierdziłem, no na szybko to nagranie będzie fajnie. Zaczynam nagrywać i pierwsze co słyszę w korytarzu to najpierw otwarcie drzwi frontowych, potem halo, jest tu kto? Uhu! Słychać na nagraniu, na szczęście utnę je. Jeszcze go nie nagrałem, jeszcze nie koniec edytowałem. Uroki życia w stadzie. Dlaczego w stadzie? Bo niech zawsze, niech każdy z narodów baczy i pamięta, iż Polacy nie gęsi, ale też zwierzęta. Musimy ustawić tak, żeby były dwa na górze i jedno na dole. Pewnie te dwa mają być na górze. I to jedno na dole? Tak. Pieniądze! Które do niczego nie służą, poza tym, że co 50 dostajemy życie. W ogóle te ściany mnie przerażały za dzieciaka. Może nie przerażały, ale takie było takie hipnotyczne. Wow. Patrzenie się przez godzinę. O nie! Nie, to będzie Crash Bandicoot.
Ta gra się nie nadaje na Crasha Bandicoota. Sterowanie jest trochę... Ej, na serio? Jak mam to niby zrobić? Brzmi strasznie nieprzyjemnie. I boję się, że nie podołam zadaniu. Trzeba znaleźć zasięg tego ogona, bo jest spory i warty pamiętania o nim. No. Widzę w tej grze naprawdę fajny potencjał speedrunowy. Jak ktoś tego nie widzi, to jego strata. Dlaczego w poziomie wulkanicznym jest muzyka jak z cyrku? Nie żeby mi to przeszkadzało. Aha, dlaczego nie prędkość? Okej, to nie jest takie trudne. Nawet więcej, to w ogóle nie jest trudne. O, wracamy do normalnej kamerki. Ła! To jest kangur, który ma rękawice bokserskie, ale bije, ale najlepiej walczy ogonem. W sumie to dość lorowe, co nie? Tego gościa to ja się bałem, co ci cieka. W ogóle te platformy, jak zauważyliście, to były taśmociągi, które no, jechały w tył. Co to w ogóle było za kość? Czy to był pan Mietek, który pracował jako cieć w Tatę Multimedia? Wow. Na iframe'ach mamy cały czas wagę i interaktujemy z otoczeniem. Wow. Warto wiedzieć. Jeżeli... O, koniec. Dobra. Już myślałem, żebym musiał postawić kolejnego checkpointa. Te własne checkpointy są całkiem fajne, ale też nie do końca. Popatrzcie, zupełnie jak w Super Mario 3D... Super Mario jakim? 3D World? 3D Realms. Nie. Super Mario U? Teraz nie potrafię sobie przypomnieć, w którym konkretnie Mario była taka możliwość. No chyba w Super Mario Maker. Że można było lekko w głąb wchodzić na poziomach. Które były stricte 2D. Uła. Ej, muzyka jest dobra. Ej, wlazłem gdzieś. Wiecie co mi przypominają te muszle z oczami? Bo to są chyba muszle z oczami. Przypominaj mi trochę tego bossy z kroka. Zapomniałem, że jest taki... ruch pod shiftem. Ja sprawdzałem kontrolsy przed pierwszym odcinkiem, no ale no... On był o 3 w nocy nagrywany. Ho, jak to by Mario powiedział. Nie będę wszystkiego zbierał. No po co? I tak zbieramy ponad limit. Można to mieć 300% pewnie z zebranych monet. Skoro zbiera się ponad limit. Kamień, no. Ciekawe, czy mogę jeszcze bardziej pimpnąć tą rozdziałkę, bym sobie ją pimpnął do tych 1024. Wow. Teraz tak patrzę na te designy przeciwników, to one
ogóle nie są normalne. Żaden przeciwnik nie jest jakiś jakkolwiek normalny. Mamy pająki na sprężynie. Mamy świniaki z lizakiem. Gości z... Panów Mietków, Cieciów, Statę Multimedia. A dalej jest tylko śmieszny. A! Zasięg mnie zdradził. Albo raczej jego hitbox. Bo zasięg chyba był dobry, ale byłem za bardzo pod skosem. Rzekłbym nawet, że ta gra jest easy to learn, hard to master. Patrzcie, ile tu jest współczników. Nie, przestajemy może gadać takie głupoty. Nie porównujmy na przykład Kangur Kakao do GTA 3, chociaż obie gry są osadzone w świecie mafijnym. Kim ja bym był, gdybym nie spróbował? Po raz pierwszy. Wygnałem monetkę, ale gdzieś. Mam to. Mam jedno życie, więc... Nie jest kolorowo. Tym kangurowskim, łazarskim. Prosto biec, prosto, prosto! Wiecie, gdzie ja mam checkpoint? A no tak, nigdzie. Shit! Mogliby zdać chociaż jeden checkpoint taki programowy. Ale go rozwaliłem. Coś podniosłem pieniądze. Jak was kamera denerwuje, to pamiętajcie, że możecie sobie włączyć widok z oczu postaci, jak w Goticzku. Która odpala się tak samo jak w Goticzku, czyli pod num 0. I tak samo jak w Goticzku, mam w tym guziku, na tym guziku ustawione rozpoczęcie nagrywania. I jego zakończenie. Więc no... Nie. Nie, niespodzianek nie ma. Zostały te monety, których nie zebrałem i serduszka się odnowiło. Miło. Okej. Okay. W ogóle skończyliśmy serię z Valiant Hearts, więc zapraszam do ankiety pod ostatnim odcinkiem. Na razie wygrywa Shadow... na razie wygrywa następca Duke Nukem 3D. Shadow Warrior. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to kiedyś był taki program telewizyjny i tak właśnie jeden z prowadzących zapowiedział rozmawianie o pierwszym Shadow Warrior, czyli tym starym. Tym sprite'owym. Miało to sens. Ja na bezmianie... Co? Chyba to już taki trochę mniejszy. To już kompletnie nie miało sensu. Zaraz zdechnę. Trzeba pamiętać o tym, żeby skakać, bo skakanie... nas przyspiesza. Nie ma serduszek, co? Shit! Będę musiał sobie zaraz postawić. Wiecie co? Teraz. I co? Mówiłem teraz. To było dobrze powiedziane. W powietrzu poruszamy się o wiele szybciej, więc no, trzeba stylem kangura się poruszać.
jeżeli chcemy być szybcy. Albo złapać śrubę. Jakoś mi się nie chce w tym momencie tamtego wstawiać kolejnego checkpointa, więc o wiele jesteśmy szybsi. Czy tutaj czasem czegoś nie ma? Nie. Oho, teraz tak to. Ej, to jak w kontrze pierwszej. Ktoś tutaj grał w kontrę. Chyba, że z kontry to też było wzięte gdzie indziej. Do kontry było wzięte gdzie indziej. Skąd indąd? To też nie jest poprawne. To nie jest do końca te 180 stopni, bym powiedział, że ona się obracała od jakieś 160? Może trochę więcej. Bo to widać przy bieganiu, że on troszeczkę zmienia kąt. O! Sekretny level nadchodzę! Naprawdę wlazłem w jakieś sekretne miejsce. Tylko jest jeden problem. To nic nie daje. Chociaż może tu gdzieś jest jakieś sekretne wejście do jakiegoś warp zone'u. To miało nawet sens. No co mówimy o giereczce, która jest platformówką i jest lepsza od Maria, a Mario ma warp zone. Dobra. No co, kolejny levelek. 17 minut, no to jeszcze ten jeden zdążymy. I to była kraina, którą odkryłem po latach i takie wow. Ale tu jest fajnie, jakie fajne grzyby, da się je niszczyć. Znowu piękna muzyka. Muzyka w... I że jest świetna, żeby sobie zapamiętać nazwisko kompozytora. Ła! Chwila, to jest... świat elektryczny, tak jakby? Właśnie zniszczyłem pylon, żeby móc wejść do wody. Aha! Gimme tą monetę, gimme! Jest. Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Czy ja mogę zrobić tak? Puk, puk. Okej, nie byłem pewien, czy coś takiego można zrobić. Pewnie te kamienie da się rozwalić, pod nimi coś jest. O, to u mnie to jest źle spił. Ło. Okej, te rośliny nie są moimi przyjaciółmi. Po czym wnioskujesz? Nie wiem. Jakoś tak instynkt. Ła. Właśnie nie są posrane. Zmarnuję tu życia, ale może zdobędę jeszcze jedno, które tutaj zdobędę. Pewnie nie. Ale nawet nie wiem, które kamienie już rozwaliłem, a które nie. Wracam się. Jeszcze mnie zdążył dziabnąć. Dobry.
Elektryczność jest zła! Elektryczność jest złą cywilizacją. Ej, tu się nie da wejść. Tam się dało. Tylko to tak swojsko, tak. Jak w jakichś starych polskich serialach o wsi. Tutaj kończą mi się życia powoli. Te kamienie. Ej, to skakanie ma problemy. Tu się da zaskoczyć, co nie? Widziałem na dole coś było. Chociaż chyba nie tutaj konkretnie, gdzieś dalej by się dało zaskoczyć. Kompletnie nie ogarniam. Na pewno tam się da dobiec. Za pomocą skoków. Nie! Żyje, żyje, żyje. Ta gra jest zupełnie jak Super Mario 64. Poziomy zjazdowe, poziomy... Tylko wodnych brakuje, co nie? Okej. I... Ach, prawie. Musimy wcześniej zacząć. No nie ma co się śpieszyć. Jedziemy po wewnętrznej. Ta muzyka jest super uspokajająca. Wiesz, jak z takiej polskiej wsi. Jak z Teenage Genta. Z Teenage Genta chyba grała bardzo podobna. Hej, hej, hej! Uff, już myślałem, że coś się zepsuło. Aha, wiecie co? Mamy 20 parę minut, ale nie, teraz już się zaczynają poziomy lodowe, więc może zakończymy tutaj, bo tak. Jest w ogóle ciekawe przejście z wyspy tropikalnej do polskiej wsi, potem na poziomy lodowe. Okej, okay. I to będzie cały biom lodowy, więc... Dobra, tutaj zakończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochane dzieci Boże. I zagłosujcie w ankiecie pod wczorajszym odcinkiem.